W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Trójjedyny i Maryjo, zapraszam Was do tego nagrania, do tej refleksji pod tytułem Komu się podoba Twoje życie? Panu Bogu czy złemu? Czy szukasz tego, co chce Pan Bóg? Boże Trójjedyny, niech to będzie na Twoją chwałę poprzez niepokalaną Maryję Dziewicę. Duchu Święty, proszę mów przeze mnie, tak żeby to było wszystko zgodnie z wolą Bożą, na Bożą chwałę to nagranie, refleksja i przez wszystko przez ręce Maryi niech się dzieje. Przez jej najświętsze serce. Amen. To jest właśnie klucz, to pytanie, komu się podoba Twoje życie, no moje życie. Jest to przede wszystkim autorefleksja. Chciałabym, żeby moje życie się podobało Bogu. Może nikomu więcej się nie podobać, tylko Panu Bogu, ale to jest najważniejsze. I parę takich pytań, które mogą pomóc tej właśnie autorefleksji. Czy szukam woli Bożej? Czy staram się naśladować Jezusa? Czy staram się kochać Pana Boga? Oddawać Jemu cześć? Staram się iść drogą krzyża, drogą wyrzeczenia, śladami Jezusa, drogą cnoty, przykazań, sakramentów, drogą ofiary. Drogą krzyżową, która jest właśnie drogą prawdy, Ewangelii, modlitwy, pokuty, umartwienia. Jest to wąska droga, nie szeroka, nie droga przyjemności, zachcianek. Jest to droga wzrostu wiary, cnót, droga walki duchowej, walki o zbawienie moje i innych. Droga ciągłego nawracania, ale też nie nawracania innych na katolicyzm, który jest jedyną drogą do nieba, zgodnie z psalmem 95, wersetem 5, według oryginalnej wersji po łacinie, gdzie jest napisane, że poza Panem Bogiem wszystkie inne religie to są po prostu demony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.